Dzień dobry, witam wszystkich. Ja nazywam się Barbara Wachółka-Kościuszka i mam przyjemność być uczelnianym koordynatorem programu Erasmus. Dzisiaj przygotowałam dla Was takie cztery punkty, o których będę mówić. Przede wszystkim, co to jest program Erasmus dlaczego warto wyjechać w ramach programu, gdzie można wyjechać i jak przystąpić do rekrutacji. Być może część z Was słyszała wcześniej o samym programie, może ktoś znajomy był na tak zwanej mobilności. Kilka słów o samym programie. Program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 roku, obejmujący różne sektory szkolnictwa. Dzisiaj skupiamy się na szkolnictwie wyższym. Program ma na celu finansowanie wyjazdów na studia w innym kraju europejskim oraz przez okres do jednego roku, przez okres jednego roku o tym będę też mówić później, bo zakładam, że to jest jedno z pytań, dość często pada. Jeśli chodzi o sam program, to jest to program stypendialny, czyli polega to na tym, że studenci dostają wsparcie finansowe w realizowaniu programu nauczania na innej uczelni. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki jest posiadaczem karty EHE i dlatego może brać udział w programie. Czyli korzystać z grantów, z finansów, jakie Unia Europejska oferuje placówkom edukacyjnym. I tak, dlaczego warto wyjechać? Mam tutaj kilka rzeczy, o których chciałam powiedzieć. Zapewne domyślacie się, że studiowanie w innym kraju wiąże się z tym, że komunikujemy się w innym języku. Nie tylko uczęszczamy na zajęcia, które są najczęściej w języku angielskim, ale też w zależności od uczelni jest opcja na na to, żeby uczestniczyć w zajęciach, które są w języku danego kraju prowadzone, czyli tutaj w naszym wypadku na przykład mógłby to być hiszpański lub turecki ze względu na uczelnie partnerskie, z jakimi współpracujemy. Mamy do czynienia z różnymi metodami nauczania. Nie, nie tylko jakby językowo uczestniczymy w zajęciach, ale i też poza. Żyjemy w danym kraju. Poznajemy nowe osoby. Często to są przyjaźnie na całe życie. Cały Program sprzyja temu, żeby się zorganizować i usamodzielnić, ponieważ no, tak mówi się o wyjazdach na Erasmusa, że jest to szkoła życia. Uczymy się zarządzać finansami, organizacją i zarządzaniem własnym czasem, czy na przykład gotowania. Niesamowita okazja do zebrania doświadczenia życiowego w międzynarodowym środowisku, ponieważ oprócz tych osób, które są obywatelami danego kraju, będziecie mieć styczność potencjalnie, jeżeli ktoś się zdecyduje na udział w programie, z również z innymi narodowościami, a co gdzieś w przyszłości może zaowocować tym, że wasi przyszli pracodawcy to w jakiś sposób docenią, zwłaszcza, jeżeli będziecie aplikować do. Międzynarodowych firm. Można powiedzieć, że to już będzie faktycznie jakieś doświadczenie w tym zakresie. I też, bazując na badaniach, tutaj znalazłam takie wyniki, że absolwenci programu Erasmus mają mniejszy problem ze znalezieniem pracy i generalnie mniejsze jest bezrobocie w tej grupie. Jak przystąpić? w jaki sposób można wyjechać i gdzie można wyjechać. Zachęcam Was do eksplorowania strony, a konkretnie zakładki Erasmus, Plus. po wejściu na www.sei mamy zakładkę dla studenta i później Erasmus, Plus. tam macie wszystkie niezbędne podstawowe informacje oraz taki proces, przedstawienie tego procesu, w jaki sposób, co zrobić, kiedy, krok po kroku. No i pierwszy krok jeżeli już decydujecie się, że chcecie wyjechać, to należy zgłosić swoją kandydaturę trochę jak proces rekrutacyjny w pracy. Czyli prosimy o kontakt z Biurem Współpracy Międzynarodowej, konkretnie ze mną. Kontakt macie podany w zakładce z takim zgłoszeniem, ale ważne dwa dokumenty, które Trzeba dołączyć, to jest kwestionariusz stypendysty oraz list motywacyjny w języku angielskim. Tak jak wspominałam wcześniej, w większości zajęcia, nawet jeżeli wjeżdżamy do kraju, w którym język angielski nie jest językiem urzędowym, pierwszym językiem, to zajęcia w większości prowadzone są po angielsku. Po przesłaniu tych dokumentów wraz z chęcią udziału w procesie rekrutacyjnym, później już. Jesteście informowani o kolejnych etapach. Kolejnym etapem będzie rozmowa rekrutacyjna, również częściowo może odbywać się w języku angielskim i decyzja, czy SEI będzie nominować Was jako studentów na studia do, na Uniwersytecie Uczelni Partnerskiej. Co do destynacji, czyli tam, gdzie możecie wyjechać, tutaj również w zakładce macie taką informację na samym dole, są logotypy naszych partnerskich uczelni. Obecnie mamy kilka krajów do wyborów. W programie Erasmus, biorą udział głównie kraje należące do Unii Europejskiej, ale również spoza, czyli też kraje partnerskie. I mamy do dyspozycji na przykład dwie uczelnie w Hiszpanii, dwie uczelnie w Turcji, na Słowacji, w Czechach, na Cyprze. Tutaj w zależności od preferencji, ale nie tylko jakby powinniśmy kierować się tym, gdzie chcielibyśmy wyjechać, ale jakie ta uczelnia daje nam możliwości, ponieważ chodzi o to, aby program nauczania był podobny. Także tutaj też ja zapraszam do kontaktu indywidualnie, to szczegółowo będę mogła o tym opowiedzieć. Natomiast. Również tą informację, gdzie możecie wyjechać, które uczelnie są partnerskimi uczelniami w SEJ, ona jest dostępna w tej zakładce. Również tam znajdują się dwie uczelnie, które figurują jako uczelnie partnerskie, jednak decyzją koordynatorów czy władz uczelni jest to, żeby na ten moment realizować mobilności w zakresie stafu, czyli osób pracujących na uczelni, wykładowców, także dwie z nich obecnie nie mogą być brane pod uwagę, ale taka informacja też tam się mieści. W momencie, kiedy wasza aplikacja zostanie zaakceptowana, czyli dostaniecie informację zwrotną, że SEJ będzie was nominować do udziału w programie, są oczywiście dokumenty do podpisania, natomiast obecnie Erasmus się cyfryzuje, digitalizuje, tak jak wszystko, ale tutaj ten proces troszkę dłużej trwa i musi być bardziej skrupulatnie przygotowywany ze względu na dużą ilość danych, która się tam znajduje. I takim dokumentem, który będziecie musieli podpisać, to jest właśnie Learning Agreement, czyli umowa stanowiąca o programie nauczania. Taka deklaracja ze strony uczelni przyjmującej, ze strony naszej, czyli uczelni wysyłającej i waszej, że tu się obligujecie do realizacji tego programu. Program należy sobie. Przeglądnąć, jaki program na dany semestr, na którym chcecie wyjechać, będzie obowiązywał i po zatwierdzeniu przez dziekana oraz przez biuro i uczelnię przyjmującą ten dokument. Jest wiążący, co nie znaczy, że jeżeli postanowicie zmienić jakiś przedmiot w trakcie trwania mobilności, to również można zrobić. Zapewne zastanawiacie się, czy wszyscy studenci mogą wziąć udział w programie. Tak, natomiast warunkiem jest to, żeby mieć ukończony pierwszy rok studiów. I takie zaświadczenie, które możecie uzyskać, które też jest w wymaganiach dostarczenia do, w ramach dokumentacji, możecie uzyskać je w dziekanacie. Nie ma znaczenia, czy studiujecie dziennie, czy zaocznie. Wszyscy mogą wyjechać, co więcej również nie ma ograniczeń wiekowych. W późniejszym etapie dokument jeszcze, który jest do wypełnienia, jest to umowa właśnie na to wsparcie finansowe ze strony uczelni. I tu już jest umowa między uczestnikami wyjazdu, mobilności i uczelnią. Każdy student wyjeżdżający na Erasmusa jest zobowiązany do tego, żeby wykupić sobie ubezpieczenie. I istotna kwestia związana z finansami program, stypendium pochodzące z programu jest wsparciem czyli nie chodzi o to, że stypendium pokrywa wszystkie koszty, jakie będziecie ponosić, ale na pewno jest dużym wsparciem. Kolejne pytanie bardzo często zadawane to jak jest, jaka jest wysokość stypendium? Stypendium podane jest w kwotach za miesiąc, czyli jeżeli jedziecie na jeden semestr, to będzie około 5-6 miesięcy. Jeżeli na cały rok. 11, 10, 11, 12, w zależności od tego, ile trwa dany semestr na uczelni. Gdzie można znaleźć te kwoty? Również na stronie jest taka tabela, natomiast dokładna kwota jest obliczana przez system. Jeżeli są osoby tutaj na tym live, które byłyby zainteresowane, Uczestnictwem w programie, to również zapraszam do takich konsultacji indywidualnych i zaraz po tym live jestem dostępna na Teamsach. Do około godziny 18.30, także można do mnie napisać na czacie i w ten sposób się skontaktować, tak na świeżo dzisiaj, a w każdym innym wypadku można napisać maila. Mój mail również znajduje się w wspomnianej zakładce na stronie SEI. Tam również znajdziecie informacje o tak zwanych deadline'ach, czyli do kiedy trwa rekrutacja. Obecnie trwa ona do końca maja, natomiast partnerskie uczelnie mają swoje deadline y odnośnie nominacji, czyli tego, że my rekomendujemy Was jako studentów do odbycia mobilności w naszej partnerskiej uczelni. Istotne jest to, że jeżeli ktoś wcześniej brał udział w mobilności w ramach Szkolnictwa wyższego, czyli nie wiem, gdzieś wcześniej studiował i był na Erasmusie, no to tutaj oczywiście może skorzystać, jednak cały okres tej mobilności nie może przekraczać 12 miesięcy. Czyli ten kapitał mobilności, o którym też możecie przeczytać na stronie, to jest w totalu 12 miesięcy. Można również wyjechać na cały rok studiów. Ale najczęściej jednak zdarza się, że jest to jeden semestr. Można też wyjechać do dwóch różnych uczelni partnerskich na jeden semestr, potem na drugi gdzie indziej. Tutaj też nie ma przeszkód. Tak wracając do ostatnich lat, w obecnym roku akademickim w totalu wysłaliśmy 10 studentów na mobilności, i tutaj też jest taka opcja, żeby się skontaktować z niektórymi z nich. Bardzo chętnie udzielają odpowiedzi, jak jest na danej uczelni już tam na miejscu, gdybyście mieli wątpliwości, którą ewentualnie wybrać. Ok, wydaje mi się, że tak ogólnie udało mi się powiedzieć Wam, na czym program polega. Przede wszystkim, jak się zgłosić do. Programu. Ja zachęcam Was do tego gorąco. Myślę, że to absolutnie jest przygoda życia, a korzyści, które z niej wypływają, są naprawdę bardzo duże. Nie spotkałam się nigdy z, żadnym, z żadną studentką, studentem, który by wrócił z mobilności i powiedział, że była to zła decyzja. Także gorąco zachęcam w tym momencie mamy sytuację trochę inną niż zwykle z przemieszczaniem się natomiast nie mamy takich informacji żeby zaprzestać zbierania kandydatur na mobilności co więcej większość z partnerów nie deklarowało że nie przyjmie studentów także ja gorąco zapraszam no cóż jestem do waszej dyspozycji służę radą zapraszam do kontaktu Dziękuję bardzo i pozdrawiam.